Suma dnia, Michał Trześniewski, witam Państwa. 82 lata temu wybuchła II wojna światowa. Zaczęła się od ataku Niemiec na Polskę. 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 nastąpił atak niemieckiego pancernika na polskich żołnierzy stacjonujących na półwyspie Westerplatte w Gdańsku. Miejsce, w którym się dziś spotykamy, było świadkiem początku największej tragedii w historii Polski. Huk wystrzałów z pancernika Schleswig-Holstein, wybuchy bomb lotniczych i pocisków z dział były pierwszymi akordami II wojny światowej, która przyniosła Polakom okupację niemiecką i radziecką, zbrodnie oraz niewyobrażalne cierpienia i straty materialne. Obrońcy Westerplatte jako pierwsi doświadczyli bezwzględności najeźdźców. Przez 7 dni bohatersko opierali się niemieckiej nawale. Druga wojna światowa rozpoczęła się od ataku niemieckiego na Polskę. Ten atak stanowił konsekwencję sojuszu zawartego między Hitlerem a Stalinem 17 września 1939 roku. Bolszewicka Rosja zadała broniącej się Polsce cios w plecy, atakując naszą ojczyznę. Po tych wydarzeniach nastąpił czas okupacji, okupacji okrutnej, czas stosowania terroru przez okupantów. I to zarówno przez okupanta niemieckiego, jak i przez okupanta rosyjskiego. Przykładem aktów terroru jest egzekucja w Palmirach dokonana na elicie polskiej przez okupanta niemieckiego, czy też Katyń, a więc wymordowanie ponad 21 tysięcy polskich oficerów, żołnierzy, policjantów strzałem w tył głowy przez okupanta rosyjskiego. Akty terroru dotyczyły ludności cywilnej. Ponad 800 wsi zostało spacyfikowanych przez okupanta niemieckiego. Ponad 800 wsi, które dziś stanowią terytorium Polski. Przykładem, symbolem terroru wobec polskiej wsi jest wieś Michniów w województwie świętokrzyskim. Ponad 200 osób, kobiety, dzieci, starcy zostali wymordowani przez okupanta niemieckiego. Kolejnym przykładem terroru okupanta niemieckiego jest rzeź Woli. W pierwszych dniach powstania warszawskiego ponad 50 tysięcy ludności cywilnej zostało wymordowanych, bestialsko wymordowanych. Premier Mateusz Morawiecki mówił na Westerplatte, że Niemcy mieli na celu całkowitą zagładę narodu polskiego i od początku wojny masowo mordowali Polaków. Już od pierwszych dni wojny niemiecki Wehrmacht dokonywał bestialskich, barbarzyńskich zbrodni na cywilnej ludności polskiej. Wystarczy wspomnieć kilka nazw miejscowości, miast i wsi, jak Złoczew 3 i 4 września, gdzie zamordowano ponad 200 osób. Spalono blisko 250 budynków, a niech atmosferę i butę tamtych dni niemieckiego najeźdźcy odda również fakt, że w pierwszych tygodniach wojny płonący Złoczew pokazywany był jako tło do kroniki filmowej i wyświetlany w kinach. Ta operacja zniszczenia narodu polskiego, operacja o nazwie Generalplan Ost. Ta operacja miała dokonać całkowitej eksterminacji 85%. Wyliczono to dokładnie. 85% narodu polskiego, obywateli polskiej,
a pozostałe 15% zamienionych miało być na zgermanizowanych niewolników. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. 1 września 1939 roku o godzinie 4:40 na Wieluń spadły niemieckie bomby. W ataku Luftwaffe zginęło około 2000 osób. W gruzach legło 75% miejskiej zabudowy. Zdaniem historyków miasto zbombardowano, by przetestować sprzęt i zastraszyć ludność cywilną. Tu się zbierali ludzie, życie zaczynało się toczyć, był targ. Ludzi było dużo. Niemieccy piloci wspominali, jak w masę ludzką rzucali bomby. W masę ludzką rzucali bomby. Nie w wojsko. Nie w instalacje wojskowe. Nie w żołnierzy. W ludzi zgromadzonych na rynku i na ulicach, którzy przygotowywali się do handlu, do zakupów. W szpital w pierwszej kolejności, na którym był wielki znak Czerwonego Krzyża. Nie mogli się pomylić. To był akt terroru. To nie była zwykła wojna. W 2017 roku, kiedy byłem tutaj z Państwem po raz pierwszy, powiedziałem, Westerplatte jest symbolem bohaterstwa polskiego żołnierza. Wieluń jest symbolem terroru wojennego. Wieluń jest symbolem okrucieństwa. Wieluń jest symbolem złamania zasad. Wieluń jest symbolem tamtej wojny dla Polaków. Zginęło nas 6 milionów, a 250 tysięcy z tego to byli żołnierze. Dzisiaj 1 września, czyli rozpoczęcie roku szkolnego. Nauka w tym roku ma odbywać się całkowicie stacjonarnie. Nowy rok szkolny w murach Szkoły Podstawowej numer 25. Rozpoczęcie roku szkolnego jest zawsze radosną chwilą dla wszystkich. Cieszymy się, że możemy rozpocząć ten rok stacjonarnie, ale pamiętajmy również o tym, że obowiązują rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Sprowadza się to przede wszystkim do tego, aby dzieci, które są chore, pozostawały w domu i nie przychodziły do szkoły. Tutaj w szkole mierzenie temperatury ciała, ale także dezynfekcja rąk, częste mycie. Pamiętajmy o wietrzeniu sal, pamiętajmy o tym, żeby dzieci w przestrzeniach wspólnych nosiły maseczki. Obowiązkiem rodziców jest zaopatrzyć dzieci w te maseczki. Wprawdzie w szkole oczywiście mamy dla zapominalskich, ale lepiej mieć ze sobą. Poza tym oczywiście dezynfekcja, czyszczenie powierzchni, dezynfekowanie powierzchni po każdych zajęciach i przed każdymi zajęciami. Jesteśmy na to przygotowani, mamy środki dezynfekcyjne, mamy również termometry do mierzenia temperatury ciała, więc sądzę, że rozpoczynamy ten rok stacjonarnie, ale z rozwagą i ostrożnością. Jak siedziałem w domu, to zazwyczaj było komputer, przerwa. Więc tego spotkania z rówieśnikami było najmniej. Czyli tęskniłeś za rówieśnikami, za nauczycielami też? Cieszysz się, że wracasz teraz do szkoły? Na pewno, bo jak teraz jestem w 8 klasie, to w sumie egzamin ósmoklasisty może lepiej wypaść dzięki stacjonarnemu nauczaniu niż zdalnemu. Minionej doby funkcjonariusze udaremnili 93 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymali 22 nielegalnych imigrantów. Tylko w sierpniu takich prób było ponad 3,5 tysiąca. Prawie 1000 osób zatrzymano i przeniesiono do specjalnych ośrodków. Jak informują polskie władze, reżim Białorusi zamienia osoby koczujące przy granicy.
3,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w sierpniu. Ponad 2,5 tysiąca prób zostało udaremnionych przez strażników granicznych. Zatrzymaliśmy prawie 1000 nielegalnych imigrantów. Rok temu w sierpniu nie było żadnej próby przekroczenia tej granicy. W ostatni dzień sierpnia na granicy polsko-białoruskiej zatrzymano 22 nielegalnych imigrantów, 11 obywateli Iraku, 10 obywateli Syrii i obywatela Somalii. Strażnicy graniczni zapobiegli 93 próbom nielegalnego przedostania się na terytorium RP. To wyjątkowo intensywny czas służby dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wśród około 30 osób koczujących po stronie białoruskiej znów rotacja. Dziś dwie nowe osoby. Służby białoruskie regularnie dostarczają cudzoziemcom jedzenie, napoje, ciepłe posiłki, opał do ogniska, a nawet papierosy i słodycze. Zakończyła się misja wojskowa NATO w Afganistanie. W poniedziałek w nocy ostatni amerykański samolot wyleciał z Kabulu. W ramach operacji ewakuacyjnej od 14 sierpnia ewakuowano 123 tysiące osób z lotniska w Kabulu. Talibowie świętują. Prezydent Joe Biden podsumował zakończenie ewakuacji z Afganistanu. Tłumaczył między innymi, dlaczego Amerykanie zakończyli tę 20-letnią operację wojskową. Ostatniej nocy w Kabulu Stany Zjednoczone zakończyły 20-letnią wojnę w Afganistanie, najdłuższą wojnę w historii Ameryki. Zakończyliśmy jedną z największych operacji lotniczych w historii. Ewakuowaliśmy w bezpieczne miejsce ponad 120 tysięcy osób. Ta liczba jest ponad dwukrotnie większa od tej, którą eksperci uważali za realną. Żaden naród nigdy nie zrobił czegoś podobnego w całej historii. Moim zdaniem podstawowym obowiązkiem prezydenta jest obrona i ochrona Ameryki. Nie przed groźbami z 2001 roku, ale przed zagrożeniami z 2021 i przyszłymi. Takie były przesłanki podejmowania decyzji w sprawie Afganistanu. Po prostu nie wierzę, że bezpieczeństwo Ameryki można wzmocnić przez dalsze rozmieszczanie tysięcy amerykańskich żołnierzy i wydawanie miliardów dolarów rocznie w Afganistanie. Ale wiem też, że zagrożenie ze strony terroryzmu nadal istnieje, a jego natura ciągle się zmienia, zaostrza i rozszerza na inne kraje. Nasza strategia też musi się zmienić. A teraz do ISIS-K. Jeszcze z wami nie skończyliśmy. Jako naczelny dowódca mocno wierzę, że najlepszą drogą do ochrony naszego bezpieczeństwa jest twarda, bezlitosna i precyzyjna strategia skierowana w stronę dzisiejszych terrorystów, a nie tych sprzed dwóch dekad. To leży w naszym narodowym interesie. Talibowie przejęli Afganistan pół miesiąca temu, 15 sierpnia. Wtedy to wkroczyli do Kabulu. Ale czy zdobyli cały Afganistan? Bowiem Tadżycy z Doliny Panjshiru nie złożyli broni i podejmują walkę. Czym jest Dolina Panjshiru i czy jej władcy stanowią realną siłę? O tym mówił Jakub Gajda w programie Wolne Głosy Zagranica. Nigdy Dolina Panjshiru nie została przez talibów dotychczas zdobyta. Jej liderem w latach 90. był Ahmad Shah Massoud, postać no, dzisiaj już legendarna. Ahmad Shah Massoud zginął w dziwnych okolicznościach tuż przed amerykańską interwencją w Afganistanie. Padł ofiarą zamachu terrorystycznego. Dziś w Panjshirze zgromadzonych jest kilku dowódców związanych z siłami afgańskiej armii narodowej, ale przede wszystkim jest tam syn Ahmada Shaha Massouda, Ahmad Massoud, 33-letni dowódca, który w tym momencie jest taką ikoną, no poniekąd naśladowcą swojego ojca i również jak ojciec chciałby w tym momencie pokazać, że Panjshir władzy talibów nie ulegnie. Natomiast sytuacja wygląda znacznie gorzej niż nawet w latach 90., gdyż talibowie w tej chwili opanowali jeszcze większym zakresie Afganistan i zasadniczo Panjshir jest w tym momencie odcięty całkowicie od świata i wydaje się w położeniu być beznadziejnym Ahmad Massoud i jego ludzie. Natomiast deklarują, że będą walczyć,
aczkolwiek jak skończy się cała sytuacja, trudno powiedzieć, bo ich pozycja w tym momencie jest, no, można powiedzieć, dramatyczna.